Kryptomasters przedstawiają. Cześć, z tej strony macie Wieczorek, Kryptomasters. Dzisiaj mam dla Was ciekawego newsa. Otóż pracownicy seksualni używają kryptowalut, żeby przygotować się na emeryturę. To jest ciekawa rzecz, ale zanim o niej jeszcze e, przypomnę, że wrzucamy aktualnie wywiad Sylvestren z Suszkiem, CEO giełdy Bitbay i postanowiliśmy w związku z komentarzami niektórych osób, żeby to nie było tak poszatkowane, że wrzucimy wszystkie części naraz. One dalej będą w częściach dlatego, że mało kto chciałby oglądać półtora godzinny wywiad na strzał. Nie każdego interesuje każdy temat i każde pytanie, więc będzie to kilkanaście filmików, ale zostaną one wrzucone na raz, żebyście nie musieli dłużej czekać. Także myślę, że odnieśliśmy się pozytywnie do Waszych próśb. Przypominam również, że raz w tygodniu prowadzę webinar, podczas którego analizuję to, co się dzieje w branży, czyli analizuję newsy, te dobre i te złe, i tłumaczę, jak się do tego można odnieść, co z tego wynika, czy coś ciekawego się pojawiło, czy jakieś może nowe okazje inwestycyjne. Żeby wziąć w tym udział, wystarczy wejść na stronę cryptomaster.pl przez webinar i tyle. Znajdziecie zresztą ten adres pod tym filmikiem. Także zapraszam, bo najbliższy już bardzo wkrótce. Wracając do pracowników seksualnych. Otóż Melissa Sweet One, e, Cam Girl z Arizony, czyli taka pani, która włącza kamerkę no i robi tam różne ciekawe wygibasy, że tak powiem, e, zaczęła przyjmować kryptowaluty i to już 3 lata temu. E, za swoje, że tak powiem, usługi. No, i ludzie płacą, przelewają im bitcoina na przykład, no i ona im tam tańczy, i nie wiadomo, co jeszcze robi. Tak czy inaczej, przyjmuje kryptowaluty od 3 lat, niestety, zmieniała je do tej pory na waluty Fiat. Czemu niestety? No bo gdyby te wszystkie bitcoiny zostawiła sprzed 3 lat, to prawdopodobnie dzisiaj tańczyłaby już do kamery tylko z przyczyn hobbistycznych, a nie dla pieniędzy no bo trochę, trochę zdążył ten Bitcoin urosnąć przez te 3 lata ostatnie. Tak czy inaczej, okazuje się, że nie tylko Melissa Sweet One, ale też wiele innych osób z tej branży przyjmuje płatności w kryptowalutach, a to dlatego, że no ta branża jest po części, cierpi na te same problemy, na które same kryptowaluty, czyli że banki nie, nie są chętne zbytnio tej branży, że Wiza, oczywiście kart nie wydaje. Tutaj są też sytuacje, o których piszą w tym artykule, że no, nieraz się zdarza tak, że komuś właśnie z tej branży zamykają konto po prostu z dnia na dzień i blokują wszystkie środki. No, w kryptowalutach nie jest to może aż takie częste, no ale przecież ostatnio donosiłem wam, że giełda Polonik właśnie to zrobiła. I powiedziała, że albo doślecie dane do weryfikacji, czyli skan dowodu osobistego, no albo się pałujcie i wasze środki będą zamrożone nie wiadomo do kiedy. Czyli w sensie na zawsze. Także nie jest łatwo nie jest łatwo, obojętnie czy się zajmujecie kryptowalutami, czy tańczycie do kamery. <laughs> tak czy inaczej, macie pewne problemy związane z tym. Natomiast to co jest ciekawe, że te osoby mają jakąś swoją w ogóle grupę. E, tak jak mówi aktorka porno Ginger Banks, <laughs> to ci dopiero e, chcielibyście się nazywać Ginger Banks. E, w każdym razie, pani Ginger Banks mówi, że jest w ogóle teraz taki wzrost zainteresowania wśród aktorów tego typu e, odkładanie właśnie na emeryturę, czyli hodlingiem czyli po prostu one przyjmują te kryptowaluty, już ich nie zamieniają na Fiat, tylko trzymają. I to raz, a dwa, że w dodatku coraz bardziej się interesują. Kwestiami technicznymi, czyli jak te kryptowaluty przechowywać. A konkretnie chodzi o to, że pobierają one part, part, papierowe portfele, znaczy one, oni też, bo to dotyczy również męskich aktorów, pobierają papierowe portfele albo kupują na przykład ledgery, czyli portfele sprzętowe. Jak wiecie albo nie wiecie, jak jesteście bardzo początkujący, najbezpieczniejsze formy przechowywania kryptowalut, to jest używanie portfeli offline'owych, czyli takich, które nie są cały czas w internecie. No a właśnie dwa najsensowniejsze tego typu sposoby, to jest portfel papierowy lub właśnie portfel sprzętowy typu Ledger Nano S. No i e, zauważcie, dwie mądrości, które z tego wynikają, które zrozumiała nawet e, pani Lia, która jest 20-letnią pracowniczką specjalizującą się w Sadomaso, co, cokolwiek to oznacza. W sensie, co ona dokładnie robi, nie wiem i chyba nie będę sprawdzać. Niemniej jednak zobaczcie, 20-letnia lija z tego typu branży jest świadoma, po pierwsze, że jak wchodzisz w kryptowaluty, to lepiej je hodlować niż się ich pozbywać. A po drugie, jest świadoma tego, że trzeba dbać o bezpieczeństwo i trzymać to na zewnętrznych portfelach. Ja czasem jestem krytykowany. Może nie aż tak często, no ale regularnie ktoś tam napisze w komentarzach, że ten wieczorek to ciągle przypomina o tym ryzyku. On ciągle mówi, że można stracić, o ale nudziarz normalnie. Eee, niedługo chyba będę mieć pseudonim Mr. KNF, bo ja tego ostrzegam i ostrzegam. No ale właśnie o to chodzi, zdziwilibyście się, no bo ja przez to, czym się zajmuję, czyli edukacją w dziedzinie kryptowalut, no to mam jakby kontakt stały, nie tylko przez komentarze, ale też przez maile i na żywo. Z setkami ludzi zainteresowanych kryptowalutami i działających w tym temacie, działającymi i zdziwilibyście się, jakie głupoty robią ludzie. I to nie ludzie, którzy weszli wczoraj w kryptowaluty no i w związku z tym jeszcze nie wiedzą, tylko ludzie, którzy są miesiącami, niektórzy latami, po prostu robią tak kardynalne błędy, popełniają takie głupoty, że to się w głowie nie mieści. Dlatego uważam, że tutaj mimo, że nie jestem specjalnym sympatykiem tej akurat tutaj branży reprezentowanej przez Melissa Sweet One i, i Ginger Banks e oraz Natana Smaila, Niemniej jednak tutaj trzeba przyznać, że dają bardzo dobry przykład, że po pierwsze hodlują, a na tym się zarabia przynajmniej do tej pory tak było, że na tym się zarabiało najbezpieczniej i najwięcej, a po drugie e trzymają te kryptowaluty w bezpiecznym miejscu Zabezpieczają swoje klucze prywatne, i do tego, jak czytamy, mają swoje forum, gdzie interesują się tym, jak rozliczać w ogóle podatki z tego, ponieważ w niektórych Stanach jest oczywiście tego typu działalność nielegalna, nie można jej prowadzić, ale mimo to można odprowadzać od tego podatki. I one to robią, jak pisze Coin Desk. Pani Melissa Sweet One powiedziała, że jest dumna ze swojej pracy i dlatego chce odprowadzać od niej podatki, i tak to robi, dlatego po prostu wypełnia jakieś formularze co roku i płaci, po prostu płaci, a w dodatku traktuje te swoje bitcoiny, które oszczędza na Ledgerze czy na innym portfelu, jako emerytura. Bo jak wiecie, no w tego typu pracy nie ma planów emerytalnych, także zarówno w Polsce, jak i w Stanach no chyba że jakieś prywatne może gdzieś, ale, ale pani Melissa twierdzi, że nie bardzo. Także lepiej zadbać o swoją emeryturę samemu, i to jest trzecia mądrość gwiazd. Porno, których nie ma przeciętny człowiek ze społeczeństwa, to jest w ogóle ciekawe. Trzecia mądrość jest taka, że musisz o siebie zadbać sam. Akurat pani Melissa Sweet i pani Ginger Banks nie za bardzo mają inne wyjście, bo nie mają planu emerytalnego. Natomiast ty, jako Polak, masz teoretyczny plan emerytalny pod tytułem ZUS. No ale wtedy należy sobie zadać pytanie, a co jeżeli bańka ZUS-u pęknie. No i co, zje, będziesz żyć w zus, w ZUS fatamorganie no i, i bankructwo, i bankructwo. Popytaj trochę osób, które są dziś na emeryturze, jak im się żyje. Ile zarabiają w sensie takim cudz, w cudzysłowie, trzeba powiedzieć, e, ile tych pieniędzy dostają, no i czy warto było. Zapytaj ich, czy to naprawdę utrzymali standard swojego życia z czasu, gdy byli aktywni zawodowo. No i. Jak uzyskasz odpowiedź, to zrozumiesz, że pani Gingerbanks i pani Melissa Sweet dają nam na dzisiaj trzy dobre rady. Czyli po pierwsze, hodlujemy kryptowaluty, po drugie, trzymamy je mega bezpiecznie na offline'owych portfelach poza siecią i, czy raczej hasła swoje trzymamy poza siecią, bo kryptowaluty są zawsze online i po trzecie, zdbamy sami o swoją przyszłość, bo nikt o nią nie zadba. Proste trzy rady od aktorów porno, które naprawdę warto stosować. Dziękujemy bardzo się Sweet i koleżankom za dobre rady, dobre rady zawsze w cenie. Stosujmy je i dzięki temu zaoszczędzimy trochę stresu w życiu, a może nawet bardzo dużo. Bardzo miłego dnia Ci życzę, do usłyszenia na webinarze z analizą nowości i aktualnej sytuacji rynkowej, do którego link znajdziesz pod tym nagraniem oraz oczywiście wkrótce na YouTubie. Miłego dnia, cześć!